Strasznie mnie krępuje mówienie o sobie, ale wiem, że przedstawienie się dużo daje. Nazywam się Arek Hajduk, jestem stąd. Pozdrawiam krzyki. 20 lat przemieszkałem we Wrocławiu, ale teraz się przeprowadziłem do Poznania. I teraz trochę strzał w stopę. Poznań to jest bardzo fajne miasto, nie powinienem mówić tego we Wrocławiu, ale tak naprawdę jest. Tutaj przemieszkałem 20 lat, tam mi się naprawdę fajnie podoba. Ale miałem też szczęście pomieszkać gdzie indziej, popracować, postudiować. Te podróże kształcą, tak? Bardzo dużo się tam nauczyłem, bardzo dużo to zmieniło mojego życia. To jest pewnie historia na inną prezentację. Co ja robię? Ja pracuję z ludźmi, pomysłami i startupami. Spotykam się z ludźmi, rozmawiam o ich pomysłach. Niektórzy mówią, że je morduję, a później czasem z tego są te startupy. Generalnie można powiedzieć, że robię to, co lubię i lubię to, co robię. Naprawdę to okazało się to być moim powołaniem, zupełnie niespodziewanie. Można powiedzieć, że jestem szczęśliwym człowiekiem. Tak przynajmniej sugeruję to zdjęcie. Ale co jest ważne, tak cofnę się trochę, bo to wszystko to tak nie wydarzyło się samo i nie wydarzyło się szybko. Ja teraz nie opowiadam o tym, jakim jestem super i w ogóle, ale chcę opowiedzieć, że to jest możliwe i każdy to może zrobić, to znaczy dojść do tego momentu tej szczęśliwości. Cofając się kilka lat wstecz, do szkoły średniej poszedłem dlatego, że mój najlepszy kolega tam szedł. Nie bardzo wiedziałem, po co tam idę, to było akurat technikum energetyczne, nie bardzo mnie to interesowało. Także mój wybór szkoły średniej pozostawał wiele do życzenia. Mój wybór studiów, który był konsekwencją szkoły średniej, jakby ustawiał też moją ścieżkę kariery późniejszej. Już widziałem się tutaj na stanowisku, prawda, menedżerskim. Natomiast 25 lat mi zajęło zrozumienie coś, co inni już dawno wiedzieli, od dawna, tak? Znaczy, zacząłem wtedy rozumieć. I co zrozumiałem? No, pierwszy cytat, który mnie tak uderzył w twarz, to było to, że jeżeli chcę, żeby coś się wydarzyło, to zamiast czekać, aż się to wydarzy, to lepiej zacząć to po prostu robić. Tutaj w wielu prezentacjach to się pojawia i jakby nie muszę powtarzać tego wszystkiego, bo wszyscy na pewno dobrze to rozumiecie. Natomiast to było dla mnie naprawdę wielkie odkrycie. Oczywiście to nie tak, że od razu zrozumiałem i zacząłem to stosować, zajęło mi to kilka lat, ale po 4 latach od tego momentu, że zrozumiałem, zostałem piratem. Ale piratem nie w sensie, że zacząłem oglądać przedpremierowe filmy na małym ekranie laptopa, tylko w takim, jak to zdefiniował Michael Arrington. Według Arringtona każdy przedsiębiorca jest właśnie takim piratem. To jest ktoś, kto rzuca wszystko, całe bezpieczeństwo, wypływa na nieznane wody i albo znajdzie ten skarb, albo zgnije pod pokładem. Druga taka definicja, którą moja koleżanka kiedyś powiedziała, to przedsiębiorca to jest jedną nogą bankrut, a jedną drogą w więzieniu. Także coś w tym guście. Rzuciłem pracę całkiem nieźle płatną. Kierownik, który się dowiedział, że chcę odejść, tak popatrzył na mnie i mówi, że zwariowałeś. I miał rację. Ale się opłacało. Nigdy nie wróciłem do tego. Po 4 latach startupowania i mniejszych lub większych sukcesach przeprowadziłem się właśnie do Poznania i trafiłem do funduszu Venture Capital. I tam zajmuję się... Właśnie szukałem dobrej metafory, czym ja się zajmuję tak właściwie, no bo spotykam się z tymi ludźmi, rozmawiam i stwierdziłem, że najlepszą metaforą będzie poszukiwać złota. Ja muszę przewalić strasznie dużo ziemi i błota, żeby znaleźć tych kilka grudek. To jest to, co ja robię na co dzień. Po prostu bardzo dużo przesiewam po to, żeby znaleźć te fajne rzeczy. Ale tam, jak zacząłem spotykać się z ludźmi i z bardzo dużą ilością projektów, rocznie to jest, myślę, około 300-400 projektów, które widzę, to zaczęły mi się oczy otwierać. W ramach mojej tam działalności i tego startupu to miałem taką trochę wąską perspektywę. No i jak zacząłem na to patrzeć i zacząłem słyszeć rzeczy, które zaczęły mnie strasznie wkurzać, które zaczęły się strasznie powtarzać i wkurzały mnie to. Rozmawiałem na przykład z kimś i mam własną firmę i reakcja była, nie mogłeś znaleźć pracy. Bardzo niefajnie. Słyszałem rzeczy w stylu, na etacie jestem bezpieczny. Też tego nie rozumiem, nie wiem dlaczego. Co gorsze, usłyszałem, że za granicą wszystko jest lepsze. Byłem za granicą, widziałem, nie wszystko jest lepsze. Niektóre rzeczy są fajne, niektóre nie. Dlaczego ktoś miał mi takie rzeczy mówić? No i najgorsze z tego wszystkiego, nie da się. Tego kompletnie nie rozumiem. Zawsze się da.
nawet przejść z Syberii, tak, i tak dalej. Straszne. No i znowu wrócił ten, do mnie ten cytat, tak? No bo jeżeli nie podoba mi się coś, no to fajnie byłoby to zmienić samemu. Też jestem rozczarowany, że żadna miss do tej pory nie zaprowadziła pokoju na świecie, dlatego zgodnie z metodyką GTD zacząłem od mojego malutkiego kawałka. Właśnie Poznań jest tym moim kawałkiem świata, skoro się tam przeprowadziłem i tam mieszkam, to nie zmienię całego świata, ale przynajmniej spróbuję od mojego małego kawałka. I chciałbym powiedzieć, że tą misją było tworzenie ekosystemu startupowego, ale tak naprawdę to było zróbmy coś. Tak, po prostu nie siedźmy i nie patrzmy, jak coś jest niefajnego, tylko coś z tym zróbmy. Teraz z perspektywy czasu oczywiście mogę dać prezentację na temat tworzenia ekosystemu startupowego, ale wtedy to było tylko zróbmy coś. Ważne to, że nie byłem sam. Kolega się przeprowadził z Warszawy, kolega się przeprowadził z Koszalina, ja się przeprowadziłem z Wrocławia. I to było bardzo fajne, bo nas to połączyło i dało nam takiego kopa. Poznajmy może trochę ludzi w tym Poznaniu. Coś może się fajnego zdarzy. No to oczywisty pomysł, spotkajmy się na kawie. We Wrocławiu jest to powszechnie przyjęta praktyka. No w Poznaniu nie do końca. Także jednak Wrocław jest the meeting place, Poznań to jest miasto know-how, to bardzo wyraźnie widać. Te spotkania przy kawie to były bardzo ciężkie, ale nam się udało. Znaczy, spróbowaliśmy przynajmniej zrobić zamiast drużyny A drużynę P, P-team, tak? I zaczęliśmy robić takie spotkania przy kawie. Na pierwsze spotkanie przyszło 7 osób, no w tym nas 3, całkiem nieźle. Ale po tych 25, 30, już ponad, pewnie niedługo będzie około 40 spotkań, regularnie przychodzi kilkanaście osób. Fajne jest to, że ludzie wracają, że sprowadzamy jakichś ciekawych ludzi, którzy opowiadają o swoich rzeczach. To są zazwyczaj przedsiębiorcy, to są zazwyczaj ludzie, którzy coś ciekawego, jakby taki mini, bardzo mini wersja TEDa, tak? Takie spotkania przy kawie. No dobra, to pomyśleliśmy taki mały sukces, no to może zróbmy coś większego. Znamy już trochę osób, zróbmy inne rzeczy, poznamy więcej ludzi. No i zrobiliśmy. Zrobiliśmy Startup Weekend Poznań, w tym roku robimy drugi. Zrobiliśmy 6 imprez pod tytułem Startup Sprinty. Zrobiliśmy warsztaty Business Sprinty. To są takie imprezy, które każda z nich ma różną formułę, ale tak naprawdę chodzi o to, że 48 godzin mamy na to, żeby się przekonać, że się da. I mieliśmy bardzo fajny przykład na Poznań Startup Weekend, gdzie ludzie, którzy pracowali w marketingu, w kampanii piwowarskiej, pod koniec niedzieli podchodzą nam i mówią, że tutaj w ciągu 48 godzin oni zrobili więcej niż 3 miesiące, przez 3 miesiące u siebie w pracy, a mimo tego, że pracowali na bardzo fajnych projektach i tak dalej. I to było, celem tych imprez jest właśnie przekonanie się, że się da. I do tej pory kilkaset osób już spróbowało na tych imprezach, co kurczę, z jednej strony to jest strasznie mało. Jak rozmawiałem kiedyś w Urzędzie Miasta, usłyszałem, że to jest bardzo niszowa inicjatywa. I poniekąd jest to prawda, tak? No bo to nie jest 10 tysięcy, które przychodzi na, nie wiem, na koncert albo puszczanie baloników. Natomiast to jest ten mały kawałek świata, tak? Znaczy kropla drąży skałę i ja w to święcie wierzę. W duchu tym jakby pirackim, teraz jest impreza, która też tak trochę, to jest taka chwila na reklamę, przepraszam, robimy coś, co się nazywa Startup Pirates. Niedawno byłem w Kolonii na europejskim szczycie piratów, strasznie to brzmi, było to na takim półwysypisku, półklubie naprzeciwko największego domu publicznego w Europie, 11 pięter, naprawdę. I to jest taki trochę szemrany etos, tak? Ale to jest to, co naprawdę mówi o przedsiębiorcy, tak? I robimy tych Startup Pirates po to, żeby dać tym ludziom, którzy spróbowali przynajmniej przez te 48 godzin albo przy innych okazjach gdzieś tam nas słyszeli, widzieli, żeby spróbować, czy naprawdę się do tego nadaje. Zamknąć ich na 8 dni, popracować z nimi ciężko, mówić bardzo często arr, i zobaczyć, czy oni się nadają na tych przedsiębiorców i czy są w stanie zmienić swoje życie tak jak myśmy zmienili tak naprawdę. No dobra, ale to dużo się dzieje, tak, bo ja opowiadam, tutaj mijają jakieś obrazki, ale ciągle mi brakuje tej takiej kropki nad i, że mógłbym powiedzieć, ok, po coś to robiliśmy, tak, to zróbmy coś, kończyło się jakimś konkretnym efektem. I poniekąd to też jest, kurczę, bo wypiszcie na kartce swoje marzenia, a ja mówię, nie, no już mam w prezentacji, to trochę nie muszę już pisać, więc
moje takie marzenie chciałbym kiedyś przeczytać w jakimś, nie wiem, New York Timesie, w jakiejś dużej japońskiej gazecie albo gdzieś, że w Polsce regularnie powstające startupy odnoszą globalny sukces. Że coś się dzieje, także, że tutaj naprawdę coś się może go wydarzyć. No i znowu, najlepszy sposób, by to przewidzieć, by przewidzieć przyszłość, to zacząć ją tworzyć. Więc uknąłem bardzo prosty plan. Chciałem zrobić coś, co będzie w stanie wyhodować spektakularny sukces, bez wielkiej kasy, ale też bez kompleksów, bez żadnych kompleksów i pokazać, że da się i że umiemy. To są takie jakby wszystkie proste rzeczy, ale które, kurczę, zebrane do kupy, no muszą zadziałać razem. I to jest, ten niebieski potwór, to jest właśnie ta materializacja tych wszystkich rzeczy, o których mówiłem. Hugeing to jest taki 6-miesięczny program akceleracyjny, szkoła dla startupów połączona z akceleratorem. Jestem tam ojcem dyrektorem i okazuje się, że naprawdę zaczyna to działać. Od 1 kwietnia działaliśmy do tej pory. Teraz bardzo niedługo pokażemy wyniki naszej pracy. Już wiemy, że te wyniki będą bardzo, bardzo dobre. Że nikt się nie spodziewał, że wyniki będą takie dobre. Znaczy, oczywiście oprócz mnie, bo ja wiedziałem, nie? Ale wszyscy na zewnątrz. I teraz pokażemy te nasze startupy w Londynie, pokażemy w Warszawie. I myślę, że to jest tylko jakby początek albo coś takie na zachętę, co będzie później. Bo ja wierzę, że naprawdę nam się uda w Poznaniu zrobić coś wielkiego. Chciałem was poprosić, żebyście trzymali kciuki, bo ja wiem, że to jest początek drogi, ale naprawdę jak będziecie trzymać, to przynajmniej będziecie mieli satysfakcję, że trzymaliście we właściwej sprawie. I chciałem was zostawić z takimi trzema rzeczami. Banalne i proste rzeczy są prawdziwe, bo jak się komplikuje, to później się niepotrzebnie się komplikuje. Proste rzeczy, takie jak ten cytat Alana Kaya, tak? Jeżeli chcecie coś, to po prostu to zróbcie. Nie czekajcie, aż to do was przyjdzie, tylko po prostu zacznijcie to robić i chcecie tam być, po prostu musicie sami tam dojść. No i trochę z metodyką GTD, tak? Każda podróż zaczyna się od malutkiego kroku. Nawet jeżeli to miał być, nie wiem, jedna impreza, jedno spotkanie przy kawie, coś się miało zacząć w tym Poznaniu, no to ktoś musiał to zacząć zrobić. Tak, znaczy ktoś musiał powiedzieć, ok, wystawię się na ryzyko, że nikt nie przyjdzie, że będziemy pośmiewiskiem, że nie będzie nikogo, zrobię to pierwsze spotkanie przy kawie. No i ostatnie, sami się limitujemy, tak? Jeżeli uważamy, że nam się uda, to się uda. Jeżeli uważamy, że się nam nie uda, to się nie uda. Bardzo proste. To tyle, dziękuję bardzo.